Przyjacielu, aktualny czas zakończył sprawczość tego polskiego powiedzenia jakoś to będzie. Od tygodnia mamy nową rzeczywistość i jakoś nie jest i jakoś nie będzie. Będzie tak, jak postanowisz. Albo będziesz opierał się na swoim naiwnym poczuciu siły, poczuciu samostanowienia, które jest kruche jak ta sytuacja, jak sytuacja ekonomiczna, jak sytuacja społeczna. Albo też przyjdziesz po rozum do głowy i stwierdzisz, że nie jesteś tutaj po to, żeby polegać tylko na sobie. Jaki jeszcze kryzys może się stać? Co jeszcze może stać się tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, żebyś stwierdził, że trzeba szukać stabilizacji poza systemem politycznym, poza systemem społecznym, poza poczuciem własnej siły? Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, rozwiązaniem jest narodzenie się na nowo. Religia tego kraju nie zagwarantowała ci nigdy, nie pokazała ci nigdy, czym jest chrześcijaństwo, czym jest istota, co to jest istota chrześcijaństwa. A istotą jest to, żebyś przyjął Jezusa, żebyś zagwarantował sobie tym samym życie wieczne, jak i życie w obfitości tutaj na ziemi, bez względu na okoliczności. Przyjacielu, nie czekaj na lepszą pogodę geopolityczną, bo być może jej nie będzie. Być może będzie trudniej, być może sprawczość i kształtowanie rzeczywistości będzie po stronie ludzi, którzy oparci są jedynie o własną wiarę, o wiarę w zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Być może przyszłość należy do nas, do synów Boga. Możesz się stać dzieckiem Bożym, możesz się stać Chrystusowcem, jeśli przyjdziesz po rozum do głowy i stwierdzisz to, co aktualne zdarzenia zwiastują, czyli koniec polegania na sobie. Poleganie na sobie, przyjaciele, już dawno się przeterminowało. Nie ufaj własnym siłom, nie ufaj inflacji, nie ufaj pracy, bo to może się wszystko raptem skończyć, o czym też ostatni tydzień pokazał. Nawróć się dzisiaj i żyj, żyj pełnią życia. Jezus przyszedł, żebyśmy żyli w obfitości, żeby Jego dzieci królowały tutaj na świecie bez znaczenia, czy jest wojna, czy jest stan wojenny, czy jest stabilnie, czy jest niestabilnie. Jeśli tylko będziesz polegał na własnej sile, te siły się zaraz skończą. Być może wydaje ci się, że nie jesteś złym człowiekiem, ale mam dla ciebie złą w sumie wiadomość, że nie ma gradacji grzechu. Każdy grzech jest śmiercią. Zarówno kłamstwo, jak i zabójstwo rodzi tą samą śmierć, tylko być może w naszej obyczajowości ona się gdzieś tam mierzy, ale to jest mniej istotne. Grzech to śmierć, po prostu nie żyjesz, bo nie wierzysz. Niewiara też jest i poleganie na sobie, złudne, naiwne poleganie na sobie również jest grzechem. Wystarczającym, żebyś był tutaj martwy, ale my jesteśmy dla ciebie, żebyś przyjął Jezusa, żebyś żył, żebyś królował razem z nami. Jesteśmy ludźmi, którzy osiągają sukcesy, jesteśmy ludźmi stabilnymi i do takich ludzi będzie należała ta dekada. Mamy dla was dzisiaj za darmo zbawienie od niepewności, od strachu, od lęku, który jest wyczuwalny od tygodnia w powietrzu. Jeśli utożsamiasz się z tą ilustracją, to przyjdź do nas, narodź się na nowo i żyj w miłości, pojednany z Jezusem Chrystusem, ze świadomością, że idziesz do nieba, a tutaj na ziemi tworzysz rzeczywistość na miarę Królestwa Bożego. Potem pójdź wyspowiadać i będzie...